Także witam tutaj wszystkich w kolejnym odcinku. Będziemy dzisiaj spykać sobie dynię w takie oto wałki, żeby za kilka dni móc ją, tą pestkę dyni, wybrać z tej dyni. Tutaj jest u sąsiada już zepchnięte. Tam John Deere 6, już się przyzwyczaiłem. Tutaj John Deere 590M. Tutaj 5090M John Deere jedzie. Będzie spykał ten sam zestaw co w zeszłym roku. Machajmy do niego. No tu jest to najgorsze pole, które było posiane, aby było posiane. No tak jak to mówię, lepiej trzymać jakieś inne uprawy bardziej dochodowe niż jakieś ugory. Ciągnik również pochodzi z siedziby Agrotechnika, z Trzecibora Dużego. Tutaj trochę zielonych łęcin jest tu. Będzie problem. Tak jak wspomniałem, na tym polu to się zdarzają już takie dynie, które są już pogniłe. Wiadomo, z nich nic nie będzie, ale przez maszynę będzie musiało to przejść. Wynika to z tego, że teren jest tutaj torfowy i na takim terenie te dynie trochę szybciej trzeba zbierać. I tak się przedłużył termin zbioru, to znaczy miało być to już zebrane z tydzień temu, ale jakoś tak przetrzymałem, stwierdziłem, że może ta pestka dyni w środku z tej dyni trochę więcej naciągnie masy. Tak w sumie też jest. Ale też w drugą stronę właśnie dynie zaczynają gnić i tej pestki się mniej zbiera. Tutaj jak widzicie tę część pola, gdzie było nierówno, to po prostu sobie ręcznie zrzuciłem. Trochę się tutaj namachałem, ale warto było, bo jeżeli o ten sprzęt by zaczął tutaj spychać, no to tutaj niewiele by co było. A tak sobie jakiś tam rządek ułożyłem, powiedzmy, a do kombajnu to już powinien przejść. W zeszłym roku możecie też zobaczyć film z zeszłego roku, jak było to spykane na trochę lepszym polu. Może kiedyś się w przyszłości uda doposażyć, to ciągnik będzie miał z tyłu uczepioną kosiarkę bijakową. I tutaj możecie zobaczyć, po prostu zostają takie łęciny, które można by było od razu pociąć. Ale to podejrzewam, że dopiero za jakiś czas to będzie. No nie jest tak źle. W zeszłym roku podobnie było. Tak wydaje się, że ta wydajność będzie podobna. No tylko jest taki problem, że tutaj ziemia jest taka, no taka piaszczysta, jeszcze nie jest wyprawiona, więc no ta maszyna się tutaj pcha.
i trochę się zapycha ziemią, trzeba podnosić, no i nie jest idealna taka do tego terenu. Już na innym polu to tam wam też pokażę, to będzie zupełnie inaczej szło na takim polu, gdzie lepiej to idzie. Tu teraz jakaś poprzeczka idzie. To co, może zajrzymy tam do sąsiada, do środka, do kabiny. No i jak ciągnie? Bez najmniejszych komplikacji jak na razie. Wtedy jak jechaliśmy, to było mówione, że w tamtym roku, nie mówię, to było 100 godzin, nie? A w tym momencie już ma 418, czyli no 318 różnica. Tak. Także ciągnik jest w pełni eksploatowany. Tak jest i pracuje cały czas. Aha. Słuchaj, to to na drodze to ja sobie później podrzucę, nie? Ten... No, tak muszę najechać, tak. A, to i tak podrzucisz. Widzisz, mi tutaj mówili, że ten, że o taki ciągnik to w zupełności by wystarczył, zamiast tego 6, no zamiast tej szóstki to taki piątkę, nie? I to też by dawało radę na te hektary. Myślę, że jednak szóstka lepsza. Wiesz co, mi to moc to raz, nie? Ale też i masę ma, że można te cięższy sprzęt uczepić, nie? No bo tu u was na przykład to ten ciągnik, no to wiadomo, to był brany do dyń. Tak, głównie. Jako pomocniczy. Jako pomocniczy, nie? No to też jest świetny. Z drugiej strony na przykład jak ja bym chciał wziąć pomocniczy, to dla mnie to by był za duży. Dokładnie. No ale tutaj do dyń, no ma co robić, nie? No także no, zbierało się tego. Dokładnie. Te prac. Nie umiem jeszcze tego gimbala obsługiwać. Ja zamiast do dołu, to do góry i odwrotnie. No i tu najgorsze te doły, to w sumie to powyciągałem te dynie. Mhm. Też się spociłem jak pociągałem, bo to... Nic. Nogę można skręcić tak nierówno. I tak jak tam widzisz dalej, nie, o te za rowem, to te, tutaj gdzie te chaszcze są, to ominiesz, ty chłopczyk zrobisz i tyle. A ten dół to sobie znowu zrzucę. Dobra, teraz jest tak, John Deere już sobie pojechał z tego pola, zgarnął tam dynię na zgórku, tam na zgórku, tam dół oczywiście już sobie sam pozrzucałem i tutaj mi zostało teraz zrzucić jeszcze całe nic, może ze 100 dyniek. To jest nic, naprawdę. I naprawdę, tutaj jakby zaczął jeździć, to dużo by nadusił ten kombajn, znaczy ten spychacz. No bo było nierówno, tak? Tu wiosną było mokro, tu teren torfowy, się grzebało, było więcej wilgoci, woda i tak dalej. Ale z drugiej strony, teraz tak, nie mogłem tu za bardzo robić kultywatorem, nie zruszyłem tu całej tej roślinności. Tutaj niżej jednak więcej wilgoci było. Tu jest taka różnorodna roślinność, że możemy spotkać tak, pokrzywę. O, zgniła dynia, to nie bierzemy. Pokrzywę, lucernę, chwasty wszelkiego rodzaju, których nazw oczywiście nie znam. Jakieś takie zielsko, które się przyczepia do ubrań. Miętę nawet znalazłem. O dziwo. Jakieś trawy jednoliście, nie, jednoliściennych nie ma za dużo, chociaż o takich o trochę jest. Bogata tu roślinność jest, tak powiem. No i co? I tyle. No i tak jak widać, nie? Taka nudna, żmudna praca, trzeba posiedzieć tutaj na ten drobny kawałek z własnej woli, tak? Bo mogłem przecież tu nie siać dyni, mogłem tu posiać łubin. Albo po prostu zostawić łąkę i bym tego czegoś nie robił, ale coś w życiu, prawda, trzeba robić. A taka dynia chociaż jest, a jakbym trawę z łąki miał, to też by była, a nie jest mi potrzebna. Dobra, tu rządek zrobimy. Dużo dyni nie ma tutaj, naprawdę to są pojedyncze sztuki jak tu leżą. No tutaj przejechał sąsiad na próbę, no widzicie co się dzieje, o takie ogniecenie. To jest tylko marnacja. Tu leży kilka dyń. No, kombajn przejedzie to raz, dwa i tyle będzie tutaj ze zbioru. No tutaj w tych dołach
gdzie rośnie ta bujna roślinność, babka ta lancetowata, czy jak ona się tam zwie, też jest. Tutaj ta roślinność zagłuszyła dynię, więc to jest oczywiste, że musi być jej mniej, ale tam na wzgórku, gdzie wilgoci nie było, gdzie chwasty nie miały się możliwości wyjść, no to oczywiście, że tam dyni jest już trochę więcej. Jak się da, to nogą podtaczam, bo nie będę się do każdej dyni schylał. I jeszcze raz to powiem, że jakby był teren równy, to bym tego tutaj nie robił, tylko by przyjechała ta spycharka i zepchnęła wrzątek. Dzisiaj mamy poniedziałek, 23 września. Umówiony jestem dokładniej na czwartek na wybieranie tej dyni. Poleży jeszcze to sobie środę i wtorek. Mam nadzieję, że tutaj dziki nie przyjdą, bo coś okazuje, już się dziki pojawiły. I dziczyzna to atakuje. A jak dziki wchodzą, to nie to, że ona sobie tam zje kawałek i zostawi, tylko tego nie widać, no bo ona zje i tej dyni nie ma nagle. Jak już zaczyna jeść, to wyjada do zera. Co jeszcze zauważyłem, że w dyni jest tak, że pojawia się mysz. Mysz wgryza się przeważnie gdzieś od strony ziemi i wyjada cały środek, wyciąga ziarka i dynia sobie leży po prostu pusta. Albo zgniła w tym momencie, jak widzicie, widzieliście. Teraz tak, jeszcze są czasami o takie zielone dynie. Już nie będę tutaj rozpławiał, ale po prostu taka zielona dynia ma jeszcze zielone ziarka i tak naprawdę też żadnego plonu nie będzie. No ale tego nie zgadnę, nie będę tam skanował dyni, czy wrzucać w kombajn, czy nie. Po prostu kombajn przymieli ją. Jak będzie ziarko, to je zbierze, a jak nie będzie, no to wyrzuci całość zmieloną. I tyle, dobra, tu chyba już nic nie znajdę. Tu tak adekwatnie do tego rządka dorzucam. Tu jeszcze trochę znajdę. Dobra, nie będę was zanudzał. Widzimy się na kolejnym polu. Dobra, jest kolejny dzień, jest kolejna działka, która no już trochę się konkretniej prezentuje niż ta poprzednia. Tamta poprzednia to taka trochę zabawa. No a tutaj maszyna już ma co robić. Dynia tutaj najgorzej wyglądała, najgorsze były wschody. Tak ogółem. Ale jakieś tam dynie narosły i zobaczymy, co z tego będzie przy zbiorze. To wszystko będzie zbierane jednego dnia. Tutaj dalej jeszcze też spycharka spycha. I standardowo oczywiście jest sucho, że się tak kurzy, jak widać. Dyń wrzątku jest tyle. I ogólnie dookoła same dynie. Tak jak w 2015 roku mogliście tutaj oglądać zbiór rumianku, młócenie, albo 14 rok, już nie pamiętam, ale chyba 2015. Pokazywałem takie ogromne ilości kozłów na dużym obszarze. Tak teraz zamiast kozłów z rumiankiem możemy obserwować duże obszary dyni. Oczywiście część widzów będzie tutaj nowa i niektórzy nawet nie wiedzą, o co tu chodzi. Dynie tutaj spychamy wrzątki po to, żeby zebrać nasiona, dosłownie mówiąc pestkę. Ogólnie pestka dyni dodawana jest do jakichś płatków musli. Ogólnie można po prostu sobie ją kupić, a to gdzieś tam na ciasto posypać, a to jakieś pieczywo, a to coś tam. Zastosowań jest mnóstwo, o tym sobie można więcej w internecie poczytać. Ja nawet nie jestem świadom, czego tak naprawdę tutaj wszystko robią z tego.
Natomiast nie ma tutaj co się martwić, że o, tyle miąższu będzie przeznaczone z powrotem do gleby. Gdyż taki jest cel tej dyni. Ta dynia nie jest na sprzedaż, że ma postać tego jakiś dżem, jakaś zupka, czy jakiś inny przysmak. To z zasady ma po prostu trafić z powrotem do gleby. Owszem, jakbyśmy wrzucili dla świń, czy tam dla jakiejś innej zwierzyny, to z wielkim smakiem to by sobie zjadły. No ale tak jest, jak mówię. Jak ktoś zapyta o cenę pestki, jaka jest, no to w ostatnim roku sprzedałem ją po 7,50 za kilogram. Wydajność jakoś osiągnąłem, było 740 kg z hektara. Nakładów, tak policzyć te wszystkie koszty, no to wyszło około 2000 zł. Przychód możecie sobie sami policzyć. Co roku jest inaczej. Kiedyś, pamiętam, jeszcze pestka dyni była po 16 zł za kilogram. To były czasy. Ja wtedy akurat nie uprawiałem tego, ale były takie czasy, że pestka kosztowała nawet 6 zł nie było za kilogram. To no różnie z tym jest, tak powiem. Dobra, tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym przy wybieraniu. Na razie wam i cześć!